Brum, 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 brr i driftem! Siema Nałaleczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Carmageddon Max Damage. Carmageddon to jest taka jedna, dość stara gra, gdzie się jeździ samochodami i rozwala wszystko, co na drodze. Ale my mamy lekkiego twista, dodatek, taki małe DLC, w których każdy przechodzień na ulicy będzie reprezentowany przez albo Donalda Trumpa, albo przez panią Hillary Clinton, czyli kandydatów na prezydenta. Chociaż nawet nie wiem, czy tylko nie Trumpa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, bo jest tu kilka DLC. Ogramy, zobaczymy, mam ochotę się powyżywać troszkę, więc intro! Dobra, jesteśmy i jak widzieliście, albo jeszcze nie, tutaj ogólnie jest wyścig i to wyścig w tym momencie nie jest ważny. Albo pościgajmy się, akurat w ściganiu jesteśmy dobrzy, ale zobaczcie, każdy przechodzień to Donald Trump. Więc zniszczmy jak najwięcej Donaldów Trumpów. A, musimy 800 tych zniszczyć, więc zajmijmy się tym, myślę, co? Nawet na wózku. Donald Trump na wózku, widzieliście? No i co teraz? Śmieszku ty. Tutaj do Meksykanów chcesz strzelać? To powiedz mi to prosto w oczy, cwaniaczku. Musimy rozwalić 800 aż. Kolejny tutaj, no patrzcie, no to się nazywa prawdziwa zabawa. Myślę, że powinniśmy też jednak chociaż odrobinkę się pościgać. A nie, bo to jest free roam, tak? Czyli, że po prostu mamy się rozwalać, spoko. Więc wbijamy tutaj na główny, a nie, nie wiem już o co chodzi, ale tutaj patrzcie, oni też ich rozwalają. Więc pościgajmy się, poniżmy jak największą ilość Donaldów Trumpów. Jup, jup, jup i jeszcze w niego wpadnijmy. Rozwaliliśmy go czy nie? Nie wiem, ale checkpointy trzeba zdobywać. Uuu, pum, pum. Nie ma was tutaj, co myśleliście sobie, że kim jesteście? Nikim tak naprawdę. Zobaczymy, czy uda nam się rozwalić aż 800 ich. Myślę, mam taką nadzieję, że się uda. Dostaliśmy jakąś Pinokio coś tam. Zróbmy jak największe kompo, ale gdzie są nasi przeciwnicy? Na boisku. Co, są jakieś... Ja pierniczę, ale się przestraszyłem, bo mam podłączonego pada i on właśnie zaczął wibrować, kiedy ja wbiłem się w bombę. You need to repair. No, jestem troszkę rozwalony, ale nie wiem jak się naprawia. Nie tak. Recovery cost. Nieważne. Gdzie są moi przeciwnicy? Gdzieś ich widziałem. Tutaj jest jeden. Patrzcie. Wbijemy się w niego. Pum! Nie żyje. O nie. On też się we mnie... Mamo! Niech to przestanie wibrować. Co się dzieje z naszym autem? Niech nas zostawi. Proszę. Rozwalił nas, więc to tyle z naszej przygody. O, jesteśmy naprawieni. Dobra. Więc jedziemy dalej. Tylko już nie teraz... Dobra, pojedziemy raz jeszcze, bo w sumie przestałem się ścigać, a myślę, że ściganie będzie takim fajnym dodatkiem do tego wszystkiego. I myślę, że wszyscy będą zdobywać. 6, 5, 4, 3, 2... Jeden. Go! I przy okazji tego, że się będziemy ścigali z panami prezydentami przyszłymi, a może nie, to będziemy też się rozwalać z naszymi tutaj wrogami. Pięknie to zrobiłem. Kurde, padzie, weź się wyłącz. Jup, rozwalamy. Teraz po ścianie. Po ścianie, a co się będziemy? Pięknie. Nie no, ci panowie Trumpowie jak uciekają, to dość śmiesznie się to ogląda, muszę przyznać. Który jestem? Czy tu się na pozycję jedzie? Nie. A, ja myślałem, że tutaj są te pozycje jednak. A tutaj nie ma pozycji. Gdzie teraz? A tam, bo... Dobra, mamy minimapkę. I tutaj nie ma pozycji, jak widać. Ale pewnie dostaje się jakieś dodatkowe punkty za aktywność? Nie wiem do końca. Nie wiem, co się dzieje. Rozwalmy go! Chyba się nie udało go rozwalić, ale tak czy siak wypadł z trasy. Co dają te tutaj pomarańczowe... rzeczy. Jakieś power-upy nam dają, spoko. Checkpoint mamy i... Co on tutaj próbował zrobić? Nie mam pojęcia. Czy ja pojechałem źle? Chyba dobrze. Chyba dobrze, tylko coraz mniej mam tutaj panów tych. Ale jednak są... Na rowerze, no! Widzieliście, jadę samochodem, a on chciał jechać na rowerze samochodem, ale mu nie wyszło. Więc czym jest ta gra? No Carmageddon, to pamiętam jak byłem dzieckiem. Patrz, oni chcą mnie porobić z boku, ale mi się... Nie! Ale im się nie udało. Była to właśnie taka gra o jeździe i rozwalaniu się nawzajem. Pamiętam, grałem w to na multi. Było multi, tak zwane split screen i się jeździło z kolegami, czy...
z tatą i się rozwalało nawzajem. Tutaj wyszła nowa gra i twórcy przesłali mi kodzik. Mówię, o, akurat niedługo będą wybory, więc fajnie będzie porozjeżdżać troszkę tutaj panów prezydentów i pani prezydent. Zaraz włączymy kolejnego moda, na których są inni. Jeszcze będzie pewnie pani Hillary. No i co? I wrócę do was, bo tutaj na razie, no jakoś mega ścigać się to nie czuję potrzeby, bo macie od tego GTA. Ale porozwalać panów tutaj różnych, ale zróbmy jeszcze jakiegoś tutaj fajnego triczka może. Tam widziałem, że były jakieś wieżowce, na które się fajnie wjeżdżało. No właśnie o tym mówiłem, więc spróbujmy tutaj coś zrobić. No pięknie, akurat tak wymierzyłem, że nie wjechałem w żadnego. Silent but deadly, okej, czyli mamy jakieś power-upy, no. Jest ciekawie na pewno, to trzeba przyznać, jest ciekawie. O, tutaj chce nas kozaczek porobić, ale my się nie damy. Ja chcę wjechać na budynek i zrobić jakiegoś fajnego flipa. Piękny, piękny flip. Brawa. Przechodzimy do następnego dodatku. Dobra, tym razem wybrałem kolejne DLC, w którym wszystkie postacie będą panią Hillary, żeby było porówno, żeby nie było, że tylko znęcam się nad panem, kurde, Trumpem, to nad panią Hillary również, no i zobacz. Nie wiem czemu, ale bawi mnie to, po prostu mnie to bawi, no nawet, o nie, no nie, no na wózku, a tam, dobra, Trump też był na wózku, więc mniejsza o to. Jak wiecie, zmieniłem też troszeczkę mapkę, żeby było, był jakiś tam twist, plot twist, no i co, no i będziemy dalej tutaj rozwalali naszą panią Hillary, a zaraz został jeszcze jeden dodatek, który a nie, to nie jest nowa mapka chyba, Jezus, ale mnie tutaj pobili. Nie zdobyłem checkpointu, wróć, zostaw mnie, ty chamie, ty. Zaraz włączymy jeszcze jedno DLC, jeszcze jeden dodatek, w którym będzie mass debate, czyli masowa debata, więc prawdopodobnie będą wszyscy i będzie pani Hillary. Szuu, driftem nawet ich rozwalam. I będzie pani Hillary. Czemu ty wracasz? No ty, gówniarzu, ty. Będzie i pani Hillary, i pan... Nie. Tak, będzie pani Hillary i pan Donald Trump. Spadłem na dach, niestety. Ale jechałem troszkę po... U ty, cwaniaczku, ty. No bo ogólnie chodzi tutaj o to, że mamy trzy okrążenia, żeby zniszczyć pięciu, tak? Nie trafiłeś. Więc możemy się pobawić troszkę. No gra wydaje się fajna, chociaż... Nie no, nie skręcę. Muszę po prostu w nią wjechać. Muszę. Tak podjadę z bliska, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. Patrzcie na to! Ile ich tutaj jest! Brum, 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 brr. I driftem! Pięknie. Bacon... Kurde no. Tak jak klęczy. Czy ona stra? Pani Hillary. Pani Hillary. Tutaj pani mąż... jest dość sławny, bo też był prezydentem i w czasie prezydentury robił dziwne rzeczy. Jeżeli wiecie, jakie rzeczy dziwne robił pan Bill Clinton podczas swojej prezydentury i za co praktycznie przestał być prezydentem, to stawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzach, co takiego pan Bill Clinton robił i za co Ameryka go znienawidziła. Tak, było takie coś, więc jeżeli wiecie to, szacun, to znaczy, że prawdopodobnie jesteście starsi albo po prostu interesujecie się polityką, czy tam Ameryką. I oczywiście, jak zawsze, ostatnio przynajmniej, jest tutaj, lajeczki się liczą, jeżeli chcecie jakiś kolejny, kurde, słuchawka mi wypada, jeżeli chcecie jakiś kolejny śmieszny odcineczek ze śmiesznej gry, tego typu na przykład, może też coś z panem Clintonem i z panią Clinton i z panem Trumpem, na przykład gra jest taka fajna jedna, w której jest z panem Trumpem, to lajeczki trzeba zostawić. Pod ostatnimi odcinkami, tymi edytowanymi, źle wam naprawdę świetnie, tak jak mówiłem, pod pierwszym odcinkiem edytowanym z Barbershopa prosiłem was o 130 lajków, zostawiliście na moment, kiedy to nagrywam, ponad 270, więc super. Tutaj chcę widzieć 200 lajeczków za panią Clinton i za pana Trumpa i wbija jakiś kolejny odcineczek ze śmiesznych odcineczków. Po prostu. Wbijcie 200 łapeczek, będzie mi bardzo miło i tyle. No i co? Włączymy chyba już ten ostatni mod, czyli tak zwany mass debate i tam porozjeżdżamy sobie wszystkich tutaj panów i tych lepszych i tych gorszych, więc przechodzimy tam. Dobra, tak więc ostatni już na dzisiaj DLC, gdzie jak widać dokładnie jest to, co mówiłem, jest mass debate, mamy nowe autko, tak o, po prostu, i tutaj w tym DLC mamy do rozjeżdżania i pana Billa Clintona, żartowałem, i panią Clinton, czyli mamy do rozjeżdżania pania... O Jezu, mam jakieś nitro i latam! Co się dzieje, nitro, czemu mi to zrobiłeś?
Tak, pamiętam jak na początku wszyscy mówili, że mam taki sam głos jak Nitro. Where? Gdzie? Nie mam pojęcia skąd oni wzięli takie tutaj porównania. Ale jak widzicie, jest tutaj i Donald Trump, który próbował przede mną uciec w tym momencie, ale nie ma ucieczki, przede mną po prostu nie ma ucieczki, patrzcie jak tutaj w nich wlecę, jak w masło, raz, ile ich tam, o nie, to będzie piękne, panią najpierw Clinton i pana Trumpa i panią Clinton, troszkę nie trafiłem, ale tak czy siak. Jedziemy dalej, no po to tutaj jesteśmy, żeby ich troszkę porozjeżdżać. Nie ma ucieczki. Tutaj ładnie pani, tutaj pan. Czy ona była ślepa? Czy tutaj część tych pedestrianów, czyli tak zwanych przechodniów, jest ślepych? Chyba tak, niestety, no. Chociaż tutaj większość, czy może... A, bo ja mam jakiś ten, jakiś upgrade zrobiłem, że oni są ślepcami. Spoko. No i co? No i to w sumie wszystko. Myślałem, że coś ciekawszego tutaj będzie można robić. Aczkolwiek jedyne, co tutaj pozostaje do roboty, to rozjeżdżanie sobie tych właśnie ludzików, pani Clinton i pana Trumpa. Myślę, że w dzisiejszych czasach to całkiem fajna zabawa i na pewno większości Amerykanów gra się spodoba i tutaj te wszystkie DLC, zwłaszcza Meksykanom. Myślę, że Meksykanie będą zadowoleni, że będą mogli rozjechać sobie pana Donalda Trumpa, bo jak wszyscy wiemy, jest on nienawidzi Meksykanów. Z tego co się w nich wrąbiemy! I co tutaj powiecie? No wszyscy we wszystkich. No tutaj jest już akcja, jeszcze w tamtego trzeba... Wow! Head on bonus. Piękne to było. Ale dajcie mi jakiegoś... Dajcie mi tutaj energię! Mam panią. Dostajemy też czas za każdą rozjechaną tą. To jest dość dziwne. Zobaczymy, co będzie w losowym tym. O! Straciłem przyczepność i on teraz we mnie wjedzie. Niestety. Tak też myślałem. No puść mnie. Puść. Puścił. No. Masz farta. Ja chcę jeszcze troszkę porozjeżdżać tutaj na drifcie. Jeden pan. Pani Clinton. I teraz pani Clinton random... pani Clinton, pięknie, w wodę wjechałem, ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Czy ja mogę jeszcze jeździć? Mogę jeszcze jeździć, spoko. Tutaj za mną wjechał, ale tu jest dużo rzeczy. Aha, tu są też bomby, dlatego ten mój pad znowu tak wibruje. Dobra, uratujcie mnie. Ale no, dużo więcej tutaj ciekawych rzeczy nie znajdziemy, więc... To chyba tyle. Tak jak mówiłem, zostawcie 200 łapek w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z czymś związanym z panią i panem prezydent. Myślę, że mam jedną gierkę na oku, którą bym chciał nagrać, ale tak za darmo to nie. Jestem tak zwanym selloutem, sprzedałem się, co widać. I te 200 łapek przynajmniej musi zostać dobity, chociaż wolałbym 250, więc jeżeli potraficie to zrobić, to wbijcie te 250 łapek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod tym filmem. Trzymajcie się! Pa, pa! Ba 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 ba